własnym i gospodarzy państwa Czarneckich, pani Mai i pana Roberta Czarneckiego. I chciałbym w takim razie dosłownie zostawić tylko słowo powitania gospodarzowi domu, dobrze? Bardzo dobrze. Staram się państwa przywitać od razu przy wejściu, ponieważ większości z państwa nie znam, ale okazja jest wyjątkowa. Pan Mikołaj tutaj zainicjował to spotkanie dzisiejsze. Te koncepty odbywają się regularnie. Okazuje się, że nie zawsze w tym samym miejscu i pewnie bardzo dobrze. Tak więc witam jeszcze raz. Użyczamy naszego domu. Nasz syn również tu będzie jako bardzo, bardzo początkujący pianista, czy tak, będzie też pokazywał swoją próbkę, dawał na próbkę swoich umiejętności. Jednym słowem jeszcze raz zapraszam, witam serdecznie i przekazuję panu Mikołajowi już teraz dalej do całego, prawo to będzie dłuższa przemowa, rozumiem, pani Mikołaj. Nie, postaram się, żeby nie było dłuższej przemowy, jako że wiem, że niektórzy z państwa macie jeszcze dzisiaj inne zobowiązania, więc postaram się być jak najbardziej skrótowy. Niemniej chciałem powiedzieć, że dzisiejszy koncert jest to 15 koncert z naszego cyklu koncertów, które odbywają się generalnie dwa razy do roku. W tym roku jest to pierwszy koncert z powodów pewnych technicznych. Natomiast uczniowie będą prezentowali państwu swój dorobek z całego roku. A więc mamy utwory, które przerabiali nie tylko z okazji dzisiejszego koncertu, nie tylko z okazji trwania drugiego semestru, ale także utwory, których uczyli się wcześniej. Je voulais juste, parce qu'il y a parmi vous des francophones, donc je voudrais juste être très bref et dire juste un petit mot. Ce que vous allez entendre, on se rencontre à cette fête qui est une fête en quelque sorte cyclique, c'est le 15e concert déjà. Et vous allez donc entendre aujourd'hui ma classe d'élèves en cours particulier. Donc quatre débutants total. Zaprosić teraz do instrumentu naszą pierwszą wykonawczynię, Anastazję. Jest Anastazja? Jest. Bon, je voulais donc inviter notre première exécutante, Anastazja, qui va nous présenter trois pièces en antiphonie. L'antiphonie, c'est un jeu alterné de la main droite et de la main gauche. Donc ce n'est pas un jeu simultané. C'est la première phase d'apprentissage de piano. Voilà. Alors on va commencer. Bon, tu vas commencer. Donc vous avez les titres des pièces. Państwo macie tytuły utworów na kartce.